Kuba, gdzieś ty wjechał? Skuter, rozpęd bierze. Rura, no. Rura, rura. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Rura. Rura. Zobacz. Zobacz co robi, zobacz co robi. Super. Ale na razie. Ława motywuje. Kuba, odpalaj, lecimy do busa. Na małą górkę. Paliwo mu się leje. No, cały czas się leje, no. Mamy cały bak. To ja jadę zobaczyć, co oni tam od tym wstawiają. Dobra. A może tą dużą spróbuję podjechać? To na pewno wejdzie. Kuba! Ja jeszcze tamtą górkę spróbuję wjechać. Dobra, tą dużą. Jest okazja, nie? Poczekajmy. Ale ja wam powiem, to są za małe koło. Bo jest ten. Znaczy Kuba musi się uczyć trzymać. Wiesz co, weź sobie pojeździ po prostym. Trzymaj go faktycznie kolanami. Tak jak cię nauczyłem, bo po prostu motor, ty dajesz dużo gazu, on lata prawo, lewo, bo ty go nie trzymasz. Jak będziesz go trzymał, to żadna siła go nie poruszy. A jak tego nie trzymasz, to po prostu wiesz, wszędzie każdy zakamarek koło wyczuje i się buja, bo ty tak się bujasz na motorze. A motor nie może tak się bujać. Odpocznij sobie, pojeździsz sobie tu po prostym, ale trzymaj nogami motocykl. Nie, ci na zimno? Nie. Bo ci tam kurtkę. Ale tamtą większą podjechałeś, chłopie, to nie ma co działać, boli cię coś? Trochę boli. No to trzeba odpocząć. Trzeba odpocząć. No widzisz, tutaj nie ma innej górki, ale na prostym sobie pojeździsz. Bo tak ci wszystko idzie fajnie, tylko motocykl się buja prawo-lewo. Ciułoś, a wstań normalnie i siedzisz sobie na tym, na motocyklu, żeby ci ten kurczę nie buzi. Idź nakłada sobie usiądź, albo będzie ci wygodnie. Okej? Okay? Ci pomogę. Opowiesz widzom, co się wydarzyło. O, jeszcze łańcuch zblokowany. Nie. Wy chcieliście, żeby Kuba wjechał, a we dwóch musicie go wciągać. Siadaj. Gleba musi być, pamiętaj Kuba, zawsze. Także Kuba, głowa do góry. Tylko teraz jak skuter tu wjedzie, to jest problem. Brawo, brawo, dobrze! Gdzie? Noga? Słuchaj, musisz kolanami trzymać motor. Kontuzję miałeś, kolana? No. To przerwę robimy. Stanie? Piękna sprawa normalnie. Na tych
będę się wjeżdżać. Drapie ta opona teraz? Lepsza jak wygląda, zawsze tak mówią. Ja też mam Hondę, ale ścigacza. Dystanse masz założone? Tak. Ile naprzód? Czwórki. Przód, a piątki tył, nie? I jak to się lepiej odpycha? Lepiej to się prowadzi? Lepiej sterowne chyba jest, to szersze. No ale do skrętów ciężej, nie? Jak szerszy, nie? To chodź tutaj, potrenujemy górki, dobra? Wiesz? Ta tutaj, jak tata tam stoi, no. No tutaj, no. Tak. To trzymaj nogami motor. Dobrze. Super. Dobrze. Kupa na stojąco.
Oj! Nie trzymał Kuba. Za dużo gazu. Za dużo gazu, wiesz? I nie trzymałeś dobrze. Równo gaz musisz trzymać. Weź stamtąd. Kuba to już też parę gleb miał, ale lekkich. Dajesz. Super, dobrze. Super. Trzeba Kubie czasu trochę poświęcić. Super, Kuba. Dobrze było. Marek, pstrykniesz nam? Na stojąco i sepionę przybijemy. O. Wygląda jakbyśmy jechali, nie? Michał, fajnie, że wleciałeś, wiesz? Patrz, Michał nawet ma Blegopsa na telefonie. Chcę rzucić się na takiego agenta. Triala kupi ode mnie. I cały czas równo, nie? Nie zwalniaj u góry. Go! Równo! Równo! Enduro! To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro! Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro!